Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą zboru. List do Rzymian, 16 rozdział, 1 werset. Pismo Święte opisuje wiele wiernych sióstr chrześcijanek. I czytając opis czasu cierpień Pana Jezusa Chrystusa, dokonujemy pięknego spostrzeżenia dotyczącego obecności wielu sióstr, zarówno przy krzyżu, jak i przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Zrozumiałe jest, że Maria, Matka Pana Jezusa Chrystusa, była tam blisko krzyża, ale były tam również inne siostry. W tym całym zamieszaniu i niebezpieczeństwie siostry te bez wstydu łączyły się z Panem Jezusem Chrystusem. Gdy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, one znowu tam były. Przyszły wczesnym rankiem, przynosząc pachnidła. To one okazały swoją miłość i troskę o Pana przy Jego śmierci i pragnęły dla Niego godnego pochówku. Gdzie było tych 11 uczniów, którzy z taką dumą deklarowali swoją wierność Panu Jezusowi Chrystusowi, że nigdy Go nie opuszczą? Jak pięknym jest widzieć wierność i miłość tych niewiast do ich Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy jeszcze dwie inne kobiety, które były tak wierne Panu Jezusowi Chrystusowi, Marię i Martę. W innych fragmentach Pisma Świętego Nowego Testamentu czytamy imiona innych sióstr. Dorkas, Pryscyla, Lidia, dwie siostry Filipi i wiele innych. I to jest wiele dowodów wierności Panu Jezusowi Chrystusowi ze strony sióstr. Niektóre z nich były zaangażowane w dzieło Ewangelii razem z apostołem Pawłem. Inne udzielały gościny, a jeszcze inne były zajęte dobrymi uczynkami. Wiemy, że Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte uczy, że istnieje specjalna sfera służby dla sióstr, ale musimy także pamiętać, że każdy z nas otrzymał jakiś dar. Jak dobrze jest, gdy są te dary używane ku błogosławieństwu innych. Dobrze jest widzieć gorliwość wielu sióstr w ich służbie dla Pana. To ciekawe, że na polu misyjnym jest o wiele więcej samotnych sióstr niż samotnych mężczyzn. Jakim błogosławieństwem jest mieć bogobojne siostry w zgromadzeniu, ponieważ ich duchowość ma ogromny wpływ na duchowy poziom zgromadzenia. Dzięki Bogu za siostry i za ich wierność Panu Jezusowi Chrystusowi.